Cześć wszystkim, nazywam się Duk, prowadzę wraz ze wspólnikami i całym teamem MyBase. To jest platforma handlowa designu, gdzie można kupić design bezpośrednio od projektantów. Uprzedzając pytania, czym się różnimy od showroomu i Dawandy, bo pewnie wiele osób też się było... Konkurencja jest na sali. Cześć, Michał Juda, nie wiem, gdzieś tu jest. Showroom się skupia na odzieży i modzie. Dawanda tak naprawdę się zrodziła od rękodzieła w 2005. I tak naprawdę poza Polską, wszędzie w innych krajach się przedstawiają jako platforma handmade, czyli biżuteria ręcznie gdzieś tam dziergana przez kobiety w domu. W Polsce ten trochę komunikacja jest inna, natomiast my jesteśmy horyzontalnie szeroką, z wieloma kategoriami platformą i meble, i sztuka, ilustracje, i moda, odzież, i lifestyle'owe gadżety designerskie. I też skupiamy się na jakościowych produktach i producentach, dostawcach. Na razie aż tak tego nie widać, ale jesteśmy w trakcie rebrandingu. Zanim powiem wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują i zanim Adam opowie więcej o technologii, bo dzisiaj chcielibyśmy szczególny nacisk kłaść na technologię. To jest pierwsza rzecz, to nic nie jest lepsze niż ciężka praca w startupie. I to jest po prostu wszędzie, gdziekolwiek rozmawiam z przedsiębiorcami, ciężka praca popłaca. I jeżeli ktoś spędza 40 godzin tygodniowo nad swoją pracą, to oczywiście osoba, która spędza 100 godzin, myśląc ciągle o swoim startupie, to naturalnie wyprzedzi swoją konkurencję. I to jest pierwsza rzecz. To nie jestem ja, to jest Adam. Adama poznałem 2 lata temu podczas jednej z rozmów przy piwie i pizzy, wiadomo. I pomysł na naszą firmę, przedsięwzięcie był zupełnie inny niż teraz. Ale to po kolei. To jestem ja wraz z małżonką oraz z częścią teamu z MyBase. Akurat właśnie byliśmy w Berlinie i stoimy przy biurze Etsy. Dobrze, co dzisiaj powiemy? Dzisiaj powiemy trochę o podstawach, które czynią... przede wszystkim nie uważamy się za sukces. Mowa jest dzisiaj o sukcesie z Polski, natomiast nie uważamy, że jesteśmy na końcu drogi, wręcz odwrotnie, jesteśmy w trakcie tej całej podróży. Dopiero pozyskaliśmy finansowanie, ale to wszystko są początki. Mamy wideo, które wyjaśni bardziej, czym jest MyBase. To zajmie wam 45 sekund, także niedługo. Hashtag design your life, co pamiętacie. U nas, na naszych podstaw w pracy codziennej bardzo dużą rolę przykładam na zespół i to się opłaca. To znaczy, ja robię najróżniejsze rzeczy w firmie, od projektowania grafiki, robienia makiet, obsługi klienta, sprzedaż, trochę kodowania na początku,
Ale absolutnie najważniejsza rzecz, uważam, to jest HR. To jest zatrudnianie ludzi, którzy są na tyle zdolni i mogący wykazać się inicjatywą, żeby pomóc w budowie tej idei. Tak jak wspomniałem na początku, pomysł był zupełnie inny. To miała być platforma społecznościowa, handlowa typu OLX czy sprzedaj.pl, gdzie byłby mocny akcent społecznościowy, natomiast niezwiązanego zupełnie z designem. Ja nie jestem designerski, ani tutaj Adam, jedyny nasz trzeci wspólnik zajmuje się designem, natomiast my jesteśmy tutaj mocnymi geekami technologicznymi i na to kładziemy bardzo nacisk. I pierwszy pomysł był właśnie taki, czyli platforma społecznościowo-handlowa. Kilka dni temu spotkałem się z założycielem Vinted. Czy ktoś słyszał o Vinted? Tak. I to jest second-hand marketplace. I prawdopodobnie bylibyśmy Vinted teraz, gdybyśmy rozwijali dalej nasz pomysł. A to jest ważne, żeby swój pomysł iterować, zmieniać, dostosować się do rynku. Kolejnym krokiem był marketplace dla handmade'u. Teraz rozwijamy nasz marketplace, czyli platformę handlową dla designu. Docelowo chcielibyśmy stworzyć tak zwany ekosystem dla branży kreatywnej, czyli wsparcie we wszystkich sferach i sprzedażowych, logistycznych i marketingowych dla projektantów, czy to odzieży, czy grafików i wszelkich osób, które raczej czują się słabsze w kompetencjach sprzedażowych, my byśmy byli swoistym outsourcingiem dla nich. Bardzo ważna rzecz, którą dążymy właściwie budujemy fundamenty pod to, to jest multiplatformowość. I to, co powie Adam, czyli nasza ewolucja technologiczna właśnie się zmierza ku temu, żeby być wszędzie, gdzie są nasi klienci, a mamy bardzo wysoką konwersję sprzedażową na przykład u klientów posiadających wszelkie iOS-y, iPadach, na iPhone'ach. To są ludzie, do których chcemy dotrzeć, a natywna aplikacja iPhone'owa by to umożliwiła. Były pewne bariery technologiczne, które uniemożliwiły nam zrobienie tego, ale już coraz bliżsi jesteśmy. Czyli koniec końców dążymy do tego, żeby zbudować ten ekosystem, czyli MyBest byłby i marketplace'em, to jest jakąś naszą wizją. To, czym MyBest ma być za 5, za 10 lat. Fokus teraz, na dzień dzisiejszy, u nas jest zupełnie inny. To jest sprzedaż. I jak ktoś mądry powiedział, sprzedaż rozwiązuje wszystkie problemy. Jak jest sprzedaż, to jest i dział techniczny, i HR. Także to jest na razie wizja, do której dążymy. Czyli MyBest składa się z marketplace'u, z narzędzi marketingowych dla projektantów, crowdfunding tylko dla designu, z magazynów. To już skutecznie wdrażamy, czyli mamy i magazyn online po angielsku, i magazyn online po polsku, traktujący tylko o designie, to jest Design for Us i Spotted Mac. Social, oczywiście ten element jest bardzo ważny, natomiast do tej pory się skupialiśmy tylko na e-commerce, to znaczy optymalizowaliśmy proces zakupowy klienta, wyszukiwarkę, stronę produktu. Ja generalnie jestem po MSI, po SGH i po finansach. Pisałem pracę magisterską z wyceny opcji futures na kontraktów futures na opcje złota. Więc generalnie jestem mocno liczbowy i mamy chyba z 3 KPI co tydzień. I każde KPI to jest Excel, który ma 15 zakładek i mamy mnóstwo liczb. I to, co śledzimy teraz najbardziej, to jest e-commerce, to znaczy sprzedaż.
Później zabierzemy się za social. Oczywiście logistyka dla naszych projektantów i dla młodych marek jest bardzo ważna. I no pewnie na wszelkich platformach są problemy z dostarczaniem produktów do klientów, gdzie projektanci po prostu albo zapominają o tych o sprzedaży swojej, albo nie umieją tego robić. I tworzenie własnego sklepu. W tym wszystkim egzekucja jest najważniejsza, to znaczy mieliśmy pomysł, iterowaliśmy ten pomysł, ale egzekucja jest bardzo szerokim pojęciem. Dla nas to jest po prostu żmudna praca dzień w dzień nad tym samym problemem. Więc to tyle ode mnie pokrótce. Jeżeli ktoś chce pogadać jeszcze o szczegółach, zapraszam później. Ja jestem od strony technologicznej w MyBase, no i nasza prezentacja właśnie ma pokazać, w jaki sposób startup się rozwija od tej strony technologicznej, nie tyle co biznesowej. Myślę, że mam nadzieję, że część z Was jest jakoś tam trochę za pan brat z technologią. Nie wiem, jaka część osób coś tam kiedyś robiła w internecie. No jest jedna osoba, no to dobrze. Mów do nas jak do dzieci. No dobrze, więc tak, no oczywiście zaczyna się od niewinnego, może mam taki slajd, ja go zakosiłem wspólnikowi. To nie jest nasz team, nie wiem czy ktoś wie kto to jest, co to za team. Mianowicie jest to Microsoft w swoich latach, może nie świetności, ale w swoich latach początkowych. No i my też się porównujemy, bo zaczynaliśmy podobnie. To jest nasz startup house, czyli mieszkanie jednego z nas, gdzie po prostu siedzieliśmy całymi dniami i jak my to mówiliśmy, nagniataliśmy kody. W tej chwili już troszeczkę się to zmieniło, mamy już jakiś czas, to w tej chwili jest nasz technologiczny team. Siedzimy sobie, mamy taką małą jaskinię z jakimiś telewizorami na ścianach, gdzie obserwujemy sobie, jak tam nasze serwery performują. No jest fun, to jest takie małe marzenie każdego technologa, który chce kiedyś no, poprowadzić jakiś większy projekt, żeby to nie była jakaś strona domowa, ale żeby to był jakiś portal, gdzie faktycznie te kilka serwerów trzeba śledzić. No dobrze, więc tak, prezentację oparłem swoją na czterech tak jakby działach, w jaki sposób doprowadzić taki startup od zera do, nazwijmy to bohatera, chociaż też nie mówię, że jesteśmy już skończeni, bo ten proces cały czas trwa i mam nadzieję, że MyBase się będzie rozwijać jeszcze przez długi, długi czas. Podzielę na technologię, architekturę systemu, architekturę serwerów, design i pracę zespołową, która jest równie ważna. No więc rozdział pierwszy, technologia. To jesteśmy my na początku. Nie wiem, czy są Wam znane te loga. To jest takie bardzo typowe technologie dla strony internetowej, stary HTML, jakieś CSS-y, no takie nic wielkiego. No i w miarę z upływem czasu te technologie na całym świecie ewoluują. Potem doszły oczywiście nowe wersje, doszły jakieś kolejne loga, doszły jakieś systemy zarządzania wersjami, doszedł silnik do wyszukiwarki, zmieniliśmy serwery na to logo Nginx, wprowadziliśmy nowe JavaScripty, że tak to banalnie powiem. No i idąc w górę, że tak powiem, tych technologii dochodzi. I teraz tak, normalnie bym pokazał ten slajd, że z tego korzystamy, natomiast to wygląda to kosmicznie, no bo ktoś zaczynając startup, no nie ma szans, żeby ogarniał wszystkie technologie i na start je wszystkie wprowadził. Projekt technologiczny też się rozwija w jakiś sposób wraz z życiem firmy i to jest naturalne. Także tak jak widzicie, my zaczynaliśmy od bardzo czegoś podstawowego, a wraz z czasem i to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, wraz z potrzebami tego portalu się rozwijamy. Dobrze, co się w takim razie zmieniło w tym czasie? No więc zaczynamy, tak jak już Duke zaczął mówić, stawiamy na multiplatformowość, dlatego zobaczyliśmy, że wprowadzenie restowego API jest no, po prostu newralgiczne, jest strasznie, strasznie ważne. Co to jest? To jest takie oddzielenie tego, co ładnie wygląda, od tego, co działa logicznie. Dzięki temu taka aplikacja iPhone'owa też już może działać, bo wystarczy, że zrobimy, żeby ładnie wyglądała. Czyli oddzielenie tak jakby warstwy logiki od warstwy prezentacyjnej. REST API jest to takie najpopularniejsze rozwiązanie. Jest to taki najbardziej popularny sposób wykorzystywany przez wszystkie portale, przez Facebooki, przez Google Plusy, przez no wszystkie tak jakby większe platformy, które się jakoś tam w sposób chcą rozwijać, wypuszczają to API. Nie tylko do komunikacji wewnętrznej, ale również, żeby się komunikować z zewnątrz z innymi portalami. Na przykład guzik zaloguj się Facebookiem, który na pewno każdy z Was wielokrotnie klikał, no to jest dokładnie ta technologia.
Co się zmieniło? Zmieniła się technologia. Zawsze dbamy o to, żeby patrzeć też troszeczkę wstecz i robić refaktoring naszych kodów. Dzięki temu jesteśmy ciągle szybsi, lepsi, bezpieczniejsi. To jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać takiego długu technicznego, bo jak coś takiego się zgromadzi, no to potem trzeba z nim powalczyć. Przez to troszeczkę praca, rozwój na zwyczajnym świecie zwalnia. My też z takim długiem mieliśmy, mamy okazję walczyć, no ale też ostatnio byłem na takim szkoleniu, jest to w dosyć naturalny sposób, kiedy startup się szybko rozwija i na początku nie wiadomo czym jest, do momentu kiedy on zaczyna być czymś innym, naturalna sprawa, ważne żeby o tym nie zapomnieć. Co się zmieniło? Cały proces deploymentu, czyli tak jak osoby sobie pewnie, ludzie sobie wyobrażają, że zrobienie stronki, no to potem jest przekopiowanie na serwer i koniec. No niestety jak strona jest mała, to wystarczy, jak strona się rozrasta na kilka serwerów, jak dochodzą jakieś dodatkowe narzędzia, dodatkowe silniki, na przykład wyszukiwarek, to trzeba troszeczkę bardziej o to zadbać. No i to też nie jest jakiś, jak to poprzednik powiedział, niedług rocket science. To jest też przychodzi w pewien sposób naturalnie wraz z rozwojem portalu. No i rozwinęliśmy tą kolaborację. Napisałem sobie, że mamy git flow versioning, dzięki czemu mamy kontrolę nad tym, co kto do tego MyBase'a dodaje. No dobrze, rozdział drugi, architektura. Na początku klasycznie nic wielkiego, jakieś tam kilka serwerków, serwer bazą danych, serwer logiki, serwer na pliki statyczne, jakiś WordPress. W tej chwili stoimy już na troszeczkę bardziej zaawansowane, już na takim tego typu obrazku byśmy tego nie zmieścili, więc posługujemy się trochę innymi schematami. Też oczywiście to nie jest wyssane z palca, dokładamy serwery, rozwijamy architekturę wtedy, kiedy jest to najczęściej potrzebne. To nie jest tak, że ok, powinniśmy mieć sobie tam trzy serwery takie, a dwa takie. Nie, jeżeli potrzebujemy jakiegoś serwera, bo widzimy, że na przykład wyszukiwarka działa za słabo, no to oczywiście dokładamy jakiś tam serwer na wyszukiwarkę, a wcześniej jeszcze ten silnik optymalizujemy. No to najpierw trzeba zoptymalizować i zobaczyć dopiero, czy jest potrzeba dokładania kolejnych serwerów, a nie odwrotnie. No może będę mieć czas na anegdotę, ale to później. Co się zmieniło? Matrix liczymy, tak samo jak w biznesie liczymy wszystkie wskaźniki, wiemy co się dzieje na każdym serwerze. Siedzimy sobie na chmurze Amazona. Wprowadziliśmy autoskalę, dzięki temu nasze serwery się bardzo szybko mogą klonować w przypadku jakichś pików, jeżeli na przykład Duke lubi puścić czasem jakiegoś tweeta, nie wiem jak on to robi, że nagle MyBase potrafił usiąść, po prostu serwery przestawały działać, no to już jesteśmy na to przygotowani, bo nasze serwery zaczną po prostu się klonować. No i oddaliśmy ten deployment plus, ja to nazwałem, bo znowu też kolejna iteracja tego naszego procesu wprowadzania kodów na serwery produkcyjne. To jest w związku z architekturą. Taka mała wskazówka, zawsze używajcie serwerów podwójnie. Jeżeli macie dwa serwery, jeden serwer logiki, no to on zawsze może paść nawet po prostu, bo to jest sprzęt. Na szczęście nie nauczyliśmy się tego na własnym przykładzie, ale wiele razy to usłyszałem, więc to taka wskazówka od technologa. No, rozdział trzeci, design, może być trochę ciekawiej, jeżeli osoby się nie wiążą z technologią. To było nasze logo 2 lata temu. Zaczęliśmy je przerysowywać, tak samo iteracja. Tak wyglądał MyBase jeszcze nie dalej jak rok temu. Nic ciekawego tak naprawdę. Mieliśmy też taki koncept, ale tutaj się trochę baliśmy, że będziemy jak Messenger, bo to wygląda jak platforma do czatowania. Więc też ważne, żeby tym logiem troszeczkę dobrze pobrać. No i nasz właśnie trzeci wspólnik Tomek w końcu pokazał nam, przedstawił nam taki projekt po jakimś czasie, po 1,5 roku chyba, czy po roku. I tak naprawdę przy tym logu już jesteśmy, a jest to spowodowane przez to, że w końcu powstał brandbook. Jak już powstanie brandbook, no to już potem trzeba to całą komunikację zmieniać oficjalnie. Jak jest brandbook, to jest taka trochę przerwa. Więc wreszcie jesteśmy już na jakiejś definicji. No a tak wyglądamy teraz. No ta strona jest przyjemniejsza, w takim nowocześniejszym stylu. Co się zmieniło? No to już właśnie uprzedziłem, brandbook powstał i stoimy i stanęliśmy w tym sensie w rozwoju, jeżeli chodzi o samo postrzeganie wizualne. Natomiast wiadomo, idziemy zgodnie z trendem. Minuta mi została, szybko przelecę przez rozdział 4, jak to się mówi, last but not least, bo to jest bardzo ważne. Jak ma się grupę deweloperów powyżej jednej osoby, to już trzeba zacząć się spinać i trzeba umieć ze sobą pracować. To jest bardzo ważne, bo w przypadku złej pracy kilku osób ta praca się tak naprawdę zaczyna kolidować, a nie pomagać. Wprowadziliśmy sobie Scrama. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tych agile'owych metodach. Parę osób kiwa głową, czyli słyszeli. To są takie szybkie iteracje, szybkie sprinty. Nie będę wnikać w technologię, jak ten Scrum działa, bo w każdym razie bardzo polecam, warto poczytać. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że co tydzień mamy nową wersję MyBase.
patrzymy na to, co jest najgorsze, co działa najsłabiej, bądź co nowego chcemy wprowadzić i po prostu po tygodniu staramy się mieć kawałek gotowego produktu, bądź gotowy produkt. Zmieniło się również to, że my w końcu we deliver napisałem, my dostarczamy, czyli faktycznie jesteśmy w stanie zamykać te projekty, które bierzemy. Staliśmy się elastyczni, to jest ta agility, czyli agile, od tego właśnie agile'a. No i collaboration plus plus napisałem, bo w tym momencie faktycznie staliśmy się takim fajnie zbitym teamem technologicznym, a nie grupą jednostek. Zmieściłem się. Ale spring. Spring, tak. Dziękuję.